Chciałam się zapytać, czy warto wiązać się z taką osobą, która jest mocno poraniona przez życie i właśnie zrezygnowała właśnie nawet jej z Boga, właśnie też przestała się modlić, czy nawet chodzić do kościoła. Czy warto z taką osobą w ogóle się wiązać, czy to jest też jakieś zagrożenie? Ja dziękuję Ci za to, że w pytaniu Twoim wyszło słowo więzy. Czy warto się wiązać? Bardzo ważne warto i więzy w tym Twoim pytaniu przebrzmiewa. Dlatego, że na pewno czując się odpowiedzialnym za tego kogoś, kto był do tej pory na przykład kimś bliskim dla mnie, nawet uczuciowo, czy poprzez więzy przyjaźni najpierw, czy najpierw znajomości i nagle ktoś później odchodzi od tych wartości. Tak jak powiedziałaś, nawet odrzucając sprawy związane z Panem Bogiem. To ja bym powiedział tak. Trzeba się za niego modlić. To nam się tak troszeczkę to załamuje, że jak ktoś od nas nieraz odchodzi, czy kogoś my sami zostawiamy, to mówimy, a to już jest twoje życie, to jest twoja sprawa. O nie, bo skoro on już wszedł w nasze życie, to ja mu mogę obiecać, że będę się za ciebie modlił. I znowu tutaj posłużę się słowami księdza Twardowskiego, który w wierszu o spotkaniach, to mówi tak, ktokolwiek nas spotyka, od Niego przychodzi, czyli od Boga i sprawdzi mimochodem, czy byliśmy prawdziwi. I właśnie tutaj chodzi o prawdziwość, tak jak zapytałaś, o prawdziwość więzi, o prawdziwość jakiekolwiek spojrzenia na siebie no, z uczuciem, z miłością, a później z odpowiedzialnością. I nawet jak ktoś już odchodzi, czyli zdradza nawet ten system mój wartości i z tego się śmieje, drwi, to wtedy tym bardziej my jesteśmy zobowiązani do tej pomocy, że powiedzieć prosto, ja się za ciebie będę modlił, ale możesz usłyszeć, bez łaski, nie chcę. To wtedy już się kogoś zostawia, ale dar modlitwy można mu zawsze przekazywać, nawet bez jego zgody. Bo tu chodzi o to, żeby się, tak jak mówimy nieraz, nie zatracił na zawsze. I może ten dar modlitwy jest mu potrzebny. Ja jeszcze wczoraj oglądałem taki film Święty Augustyn. I tam właśnie Święty Ambroży, który jest biskupem Mediolanu, i który później w sumie ochrzci Augustyna po jego nawróceniu się, to powiedział do jego matki Moniki bardzo piękne i ważne słowa. Bo ona mówi, już tyle lat modlę się, żeby mój syn przyjął chrzest. A cóż dopiero później to, co powiedziała, że został jeszcze kapłanem. Ale mówi, człowiek tylu modlitw i tylu łez matczynych nie może zginąć. I to dla niej była nadzieja, której się trzymała później z wdzięcznością do końca życia. Że właśnie nie wolno skazać kogoś na stratę i powiedzieć, a już z ciebie nic nie będzie. Bo jeśli nawet wtedy w takich czy innych spotkaniach twoich możesz do niego podejść i powiedzieć, zrób to dla mnie. Czyli na przykład teraz pójdźmy na spacer albo pójdźmy do kościoła, zrób to dla mnie. Jeśli powie, no tak, zrobię to dla ciebie, ale to nic nie zmienia, ale to już jest ważne, że pewien dar z jego strony dla ciebie jest złożony, a ty później możesz mu powiedzieć, to ja mogę ci obiecać, że będę o tobie pamiętać, pomimo, że się rozstajemy. Bardzo dziękuję Ojcze za tą odpowiedź. Czy ktoś jeszcze chciałby uzupełnić to pytanie, czy przechodzimy do kolejnego? To może jakieś nowe pytanie.
Tak? Proszę. To bardzo proszę o podanie mikrofonu. Nazywam się Paweł. Chciałbym zapytać o ekumenizm. Mieliśmy...